Kowalewski w studio. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Za kilka minut dość niezwykła. Zapowiadałem już kilka tygodni wcześniej. 300. Lista przebojów Radia Białystok. Dużo niespodzianek. Specjalnie na tą okazję przygotowaliśmy. Zarówno będą to nagrody fonograficzne, jak i niespodzianki muzyczne. Dżingle, które pojawiały się bardzo często, albo pojawiały się bardzo rzadko, które się podobały wszystkim słuchaczom i całe mnóstwo atrakcji. Ja mam straszną ochotę zapytać się, kto na pierwszym miejscu, ale wiem, że nie zdradzisz mi tej informacji. Choć przed nami leżą właśnie te listy, musimy niestety dotrzymać tajemnicy i dyscypliny listowej. No i myślę, że przed 16 zapraszam ciebie także do radioodbiorników i wszystkich słuchaczy tuż po 13, bo naprawdę będzie się działo dużo, dużo ciekawości. Piotrze, widzę, że drżą ci ręce. Przyznam się szczerze, 300. wydanie listy, jak dobrze policzyliśmy, to 5 lat z okładem. I będziemy zaglądać także do starych notowań i będą pytania pojawiały się sprzed parudziesięciu tygodni, także naprawdę zapraszam gorąco tuż po 13. No a jeszcze zapytam o tę 13. Czy boisz się jej trochę dzisiaj, czy nie? Przyznam się szczerze, że nie pomyślałem w tym kontekście. Wiem, że program poświęcony jest właśnie tej magicznej, co nie bądź, liczbie 13. Ale przyznam się szczerze, że jestem odrobinę przesądny. Jak widzę ten słup rozstawiony, to zazwyczaj staram się bokiem go ominąć. Dziękujemy bardzo za zapowiedź. Po 13 zapraszamy wszystkich słuchaczy na listę przebojów Radia Białystok. 300. wydanie, proszę państwa. To jubileuszowe. Jubileuszowe. Zapraszamy. Dziękujemy ci, Piotrze. A my, autorzy spotkań dzisiejszych, już się żegnamy. Urszula Grochowska i Andrzej Ryczkowski. Dziękujemy pięknie. A audycję zrealizował Zdzisław Wasilewski.